Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Adrian Dox, po raz już drugi z tego samego trybu, czyli Player vs Boss. Dzisiaj będziemy znowu sobie grać. Dzisiaj będę znowu wam pokazywał niektóre bronie. O proszę, dzisiaj będziemy się naparzać z Gabe'em Newellem. I mam przy sobie bardzo ciekawą broń. To jest automatyczna snajperka, to jest po pierwsze, się taki frame ma, czy to jest snajperka. Chcesz mój automatyczny? I proszę, jestem biegnula, żeby nie strzelać moim pięknym majmem. Dobra. Zdolność tej broni. Sami zobaczcie. Potrafię strzelać wybuchającymi pociskami. Przez 12 sekund. Gabe się potrafi strzelać promocjami i coś takie wieżyczki. Te wieżyczki są strasznie upierdliwe. Więc jeżeli chcecie kiedykolwiek grać, to od razu strzelajcie i niszczy te wpieprzone wieżyczki. Inni go tam biją, ale już to zniszczenie wieżyczki jest taka absolutnie podstawa. Widzicie, to jest taka automatyczna przyjemna snajperka. Przez tym... Właśnie, oto. Widzicie, co ja z tym razem robię. Tylko widzicie cenność. Samo ogólnie coś do kraju jest taka. Podobnie strasznie. No i kolejna wieżyczka. To jest kuta z Digda, jak widzicie. Bardzo zabawny men. Nie to was też, mam nadzieję. Błagam was. Zobaczcie mnie. Kolejne rakietki mamy. Strzelamy. Widzicie, strzelam się. A tak, ten ja mu na oślep. Ja tam strzelam, po prostu strzelam w niego. To jest to strzelba, bardzo poręczna i fajna, mi się podoba. Nazywa się Scryo. Nie pamiętam już, jakie ja bronie pokazywałem w tym odcinku. Maga, się te wieżyczki są strasznie piękne. Bronie, wieżyczka leży. Już Gabe'owi zostało 16% HP, więc chyba już leży praktycznie. Chyba tam. Jeżeli miałbym wstawić jedno miejsce, to mi się wydaje, że tam. Bo z gablem? Wiesz, że z gablem? No niestety nie udało mi się przeżyć do tej rundy, ale raczej stał. Ma szansę, by wygrać? Nie powiem, ma jakieś szanse. Dobra, to może zmienię broń na koniec mundy. Popatrzcie, jak gra boss. Widzicie, on próbuje strzelać promocjami te wieżyczki. Te wieżyczki on może jeszcze ulepszać. Gdzie strzelać promocjami? Promocje widzieliście, oślepiają. Promocje na rej i tyle. Gabe'em. Tego destroyera używa. As you can see, games are in fact art. Gabe'em. Ale zostało, a jednak wygrał, widzicie, a jednak mu się udało. Na 1000 HP, ale mu się udało.
Dobra, pokażę wam teraz bardzo ciekawe bronie. Pokażę wam ten oto pistolet Stalker. I gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu, Predator. Bardzo dwie ciekawe bronie, szczególnie razem. O. Metal. Nie wiem co to jest. On chyba mi się wydaje, widząc po młotku z Warhammera, rzucił jakiś. Jak wiem, pewnie znowu będą mnie ludzie z tego Game Mode znajdą i będą mnie bić po tym tutaj, że się nie są na wozach, na ich imionach, ale coś. Dobra, pokażę mi się, to jest taki M41 z CS-a, go. Strzela tak, ma tu mi. Boss ma bardzo duży hitbox. Ale tak największy chyba z największych praktycznie. Dzisiaj ja strzelam sobie byle gdzie trafiam w miarę. Ale trafiam. Dobra. A, sobie też gdzieś poleciał. Ale może wam pokażę zdolność tej broni. Zdolnością tej broni, jeżeli nacisnę prawie spuści, pojawia się dym. Niebieski dym. W obrębie tego dymu tylko i wyłącznie ja jestem niewidziany, prawie zniknąć. Sklejcie działa podobnie, tylko on. Pokażę wam, jeżeli boss będzie się nam się uweźmie. Nie zaraz leci, ale przez ścianę tutaj odpala się tak. Widzicie? Potrafię sobie zniknąć. Pokażę sobie tutaj. Hej, Adrian. How did you know? That's what I wanna test. Zabił mnie. Tylko jestem ciekawy skąd to wie, że akurat tam sobie zniknąłem. Nie wiem, bo ten cloak jest po prostu bardzo. Cloak jest tylko na 2 sekundy, więc musi ciekać jakieś tak mało oczywiste miejsce, na przykład za plecy bossa, gdzie on się nigdy go nie dowie. Tam jesteście. Boss jest bardzo niebezpieczny na bliskie, bo ma was na 2 strzały praktycznie. Potrafi latać, czy latać, kiutasza wielkie zrobić jak widzicie. Ale ogólnie trudno nim się gra według mnie. Strasznie się nim trudno gra, tylko tacy progamerzy prawią cokolwiek im ugrać. Ja akurat nim nie potrafię po prostu ogólnie grać. I ma takie czasami jakieś memy na... bardzo śmieszne memy na tutaj na głowie jak widzicie. Very naughty memes I see. Hey, the one guy I call him is... well, that doesn't matter. Doesn't matter. Dostał w łeb i tyle i po sprawie. No cóż. Pokażę wam może kolejną broń wtedy. Pokażę wam... laserowe broń. Pokażę wam Phasera. Dobra, nie pamiętam jaki je bronię pokazy. Powinien lecieć według mnie po kolei jak tutaj jest, ale tu już za późno. So Adrian, come to the house quickly. Yeah, come to the house still, it's our bug report. I don't care, it's our bug report. Okay, I'm just gonna follow you where you are. Yeah, just come to the house. Which house? Oh, this house, okay. Which house? There's only one house. There is a tower. Tower may be a house. Activate your pistol, your pistol, your cloak. You can see my nickname. Yeah. I can see your pistol. Pistol? Oh, dobra, to już... When you turn invisible, I can see your... No, it's like in the ground. Wait, I made a screenshot. I hope it... Lul? Hope it works. Okay. Dobra, wyjaśniła się, przepraszam, że mówię po angielsku, ale kolega dał mi bardzo ważną wiadomość. Kolega zobaczył mnie wtedy na zbiegający pistolecik dlatego, że pistolecik był na ziemi. Ja zniknąłem, ale pistolecik był widziany, więc to jest taki widzę mały bug. On powiedział, że to zgłosi, nie będzie, dobra. A właśnie, ten pistolecik to jest ze skinem, który mam teraz na sobie. To jest poprawka, dobra, Phaser. Phaser działa tak. Gdy strzelę...
takimi oto małymi kulkami energii, plazmy, chujwieczego praktycznie. A to jest ten sam boss, to nie wiedziałem jego imienia. Chyba Ash, po prostu to jest Ash z Evil Deada. Dziękuję temu, kto mi napisał to w komentarzu. To jest Ash z Evil Deada. Ash Williams? Chyba? Ash Williams, tak. O, właśnie teraz odpalił mu się jego ultimate. Pokażę wam. Możemy zamiast takiej małej kulki pierdzielnąć taką sowitą kulkę mi chyba. Widzieliście taką kulkę. Z daleka wam może pokażę, zobaczcie jak to wygląda. To naładuje. Widzicie taka kulka. Jaka jest bardziej opłacana według mnie? Obydwie. Zależy od sytuacji. Obydwie, wszystkie te pociski są wolne, trzeba być gdzie specjalnie celować. Ja nie lubię celować z tej broni. Czyli w skrócie, jeżeli chcę używać z tej broni, to bez mojego skina, bo jest glitchowany. Zbugowany jest. Idzie teraz ładnie mi się udało to grać. Widzicie, bo to jest mapa z Minecrafta. Tak nie powiedziałem w ogóle o tym. Gramy sobie na mapie z Minecrafta. Zasłonię, ona nazywa się, sama mapa nazywa się chyba Minecraft U20, coś takiego. Po prostu mapa z Minecrafta. Jedyna mapa, jaka będzie, jest moja ulubiona, szczerze powiedziawszy. To ma tą diwę mechaniczną stronę z ekranu. Ja się boję, bo ja mam widzicie bardzo mało życia. Bazowego, ogólnie. Ale za to mogę skakać. O, już Maria, się wtupiłem. Dobra, to był Bazer. Może pokażę wam Magnetara. I pokażę wam... Antypirym. Antypirin jest bardzo ciekawą bronią. O, Skorpion z Mortal Kombata, proszę. Też jest. Antypirin to jest takie SMG. Które na prawym przycisku ma granat, którym mogę się leczyć i ludzi dookoła mnie. Się prawie zdechłem praktycznie. Mówiłem, że mnie nie targetowała, a jednak poleciał od razu na mnie. No bo po prostu było... Jezu, czy jestem jedyny, który tu przeżył? Dobrze, okej, dziękuję Goro. Ora, to jest Magnetar. Widzicie, strzelam i mogę widzieć bossa, ma taki wallhacka na nim. A na prawym przycisku myszy mam taki granat, który też poświetla bossa, ale na znacznie dłużej. To jest taki taser, widzicie, bo ma naboje z tasera. Granacik ma wolny, coś mu z tego powratować. Idzie to, bije nawet dość spory, damage 30, prawie na strzała. To jest taka fajna metoda ucieczki, mogę się gdzieś tam uciec. To może tu posiedzę ładnie. Ale i tak pewnie mnie dogoni. Nigger. Don't say the N-word, I'm recording, for God's sake. Nigger. That's so racist, exactly. I was typing to. Dobra. Chyba już nie żyje. Możliwe, że nie żyje. No jest. Nico. The magical is shadow, fuck off. No fucking nie tej. Dobra, wiem, że czego nie było. Usłyszeli mnie. Nie powinni tego słyszeć. Dobra, to były te dwie bronie. Przejdźmy do następnej, takiej też laserowej broni. Hadron. Hadron to jest taka, no też to jest praktycznie laser, trzeba laserami. Nie.
A za wszystko ładnie wyjaśnię. Co, jak? Wito też będzie krótszy. Mam nadzieję. Zależy od mapy. I must. Yes, go. Okay. Jest dobra, do rzeczy. Padron działa tak. To jest Yoda właśnie, on jest, to jest Yoda, wielki pydlak. Przyciąga ludzi, bardzo duży damage bije. Chyba 60 na uderzenie, czyli jestem na dwa strzały, czyli muszę nakryć. A propos krycia się, Digla chyba już pokazywałem. To jest Yoda, to jest Hadron. Tak działa Hadron. Strzela takim laserkiem. Muszę sobie ich podobnie zróżnikować, bo to mówię. Dobra, to jest... A na prawym przycisku mogę strzelić taką kulkę. Mogę takimi kulkami strzelać. One chyba biją na tym dwa razy, więc dobra. Ale jeżeli strzelę w kulkę, to ona widzicie wybucha. Ale według mnie te wybuchy, jeżeli macie timing, to jest broń dla was, bo to potrafi bardzo dużo obrażenia bić. Ja sobie tej broni nie wymaksowałem na damage, tylko na fiery. A tak to laserkiem się przyjemnie bije według mnie. I did not die. To było blisko. Muszę przyznać, że prawie nie żyłem. Okay. Jak ja stąd wyszedłem w jednym kawałku, to jest nie wiadomo. Nie mam żadnego pojęcia, nie zadaję pytań. Stało się, coś stało. A jednak nie żyję, ale dobra, bo słyszę, że nie żyję. O właśnie. Każę wam broni. Hałacha, nie mam go na godlike'u, mam legendarną za to wersję. Fajna broń. Niby zwykły kałach, ale poczekajcie chwilkę. Aha, bardzo fajnie się gra. Ma taką śmieszną zdolność. Praktycznie to jest mem zdolność, taka meme zdolność, ale cóż. Aha. Z tym bossem się trochę pobawimy, bo potrafi nam odwrócić sterowanie. Nie wiem, czy to pokazywałem na tamtej mapie, nie wydaje mi się. Ale potrafi nam odwrócić sterowanie, strzelać kulami ognia i strzelać je kulami chyba energetyzującymi. Dobra, to jest kamar. Tak normalnie strzela. Znaczy normalnie mam wyleszone, ale to jest normalny strzał, ale proszę bardzo. Zobacz. O właśnie, odwróci na sterowanie. Zobaczcie, jeżeli macie, macie tak na dole, wódka, ready. Staliśmy się najebanymi szmulami, którzy nie wiedzą, co to jest magazynek, więc można to przeładować, ale wiedzą, co znaczy to nie strzelać. Czyli nie teraz, bo mi po prostu odwróci sterowanie. Myślę, nie za bardzo wygrabiam, bo... screen się marzy. I jeszcze to wszystko, same debaty, jak to się miał teraz zrobię. Ale właśnie ten boss jest fajnie się gra. On ma tą specjalną, zaraz mu to wrócić, to jest problem. Jezus Maria, nie. Jestem w dupie, szczerze powiedziawszy. A jednak nie, dobra. Jak ktoś nie pamięta, Desert Eagle to działa tak, że może naładować sobie strzał. Strzelić po właśnie taki mocny, jak tu właśnie trafiłem. Boss to jest Mofika, nazywa się Mofika? Mofika? Mofika, chyba tak się czyta. To jest taka zakapturzona dziewczyna, która jest kuźwa ćmą i czarodziejką. Nie wiem, czy to jest, nie wiem, co to jest. Jakieś anime z jakiejś animacji? Bardzo jakieś anime, mi się wydaje, może. Słowie niech napisze w komentarzach. O, znowu mamy wódkę, więc się napijemy. Najebiemy, przepraszam. A jednak nie, bo zombie odwrócił się na sterowanie. W sensie, gdzie mamy sprawioną
Znaczy, Karasza, tak go też nazywa, mam poprawioną celność. O Jezus. Tutaj to miejsce zabija, żeby gracze nie kampili, a ja akurat się zaskoczyłem. Bo teraz daje nam, że mamy chyba większy fire rate, mamy nieograniczony magazynek i lepszą celność, ale za to mamy zamazany ekran strasznie. I chyba jesteśmy wolniejsi? Jakoś tak? Gdzie łakała? Chyba coś śmieszna broń. Zrobiło nam 20 minut, że to odcinka, więc chyba zaraz będzie sama mapa kończyć. Może jeszcze coś, jedna rundka? Jeśli mieli co oglądać? O, ja teraz gram bossem, ale przecież powiedział, że nie za bardzo chcę grać tu bossem, bo są bardzo dobrze grasze, ale dobra. Pokażę wam... Postał Duda. Będę na nim strasznie, bo są bardzo dobrzy gracze na serwerze, więc zobaczycie jak zdechnę. Będziecie mogli się ze mnie śmiać. To jest Postał Dud. Kto nie grał w Postala? Szczerze, no chyba każdy. Widzicie, mamy łopatkę. Robię duży damage. Nie wiem, tylko pana. Właśnie nie ma sensu dojść tam. Dobra, i łopatka się czerpie i potem dostajemy ten. Potem... Możemy też ścigać jako ten bot. To jest też śmieszne według mnie. Nie udało nam się zdobyć strzelbę na chwilę, ale nam się udało. Na prawym przycisku można spawnować koty, które nie robią nic pożytecznego. Czy może chyba jak zmienić strzelbę? Today's the first day of the end of your lives. Poker. And another one bites. I've really got to take a leak. One just means you can. Look, just sign the stupid petition. I've got stuff to do. Sign my petition, damn it. I've really got to take a leak. Hi there, would you like to sign the... Oh, yeah. Would you please sign my petition? Skupiam się teraz, więc mogę nie mówić nic. Are you gonna sign this, or will it be your surviving family members? Widzicie, nie udało mi się wygrać. Would you please sign my petition? Hi there, would you like to sign my petition? Sign my petition, damn it. Hi there, would you like to sign my petition? Tam się zostało dwóch graczy. Nie żyje, bo tam jest jeden z tych dobry gościu. Oh man, I gotta take a wicked leak. Oni tam będą siedzieć. Jak są dwie, to zginę. Test Lemonade. Dobra, to może już zginę, żeby nie przyciągać materiału. Oh, yeah. Już jednego. Would you please sign my petition? O, jednego, czym się udało zabić. A ten już raczej mnie zabije, już nie ma co. No, nie udało mi się. Koty też pewnie nic nie zrobią.
fire now, boss. Just shoot them. Shoot these cats. This cat is begging for mercy. Bog. Player become the bottle. No i cóż, chyba koniec mapy mi się wydaje. Tak, koniec mapy. Ja tutaj zakończę ten dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzach, czy lepszy, czy ten materiał wam się spodobał, czy jest lepszy. Piszcie w komentarzach. Jeżeli będzie dużo dobrych komentarzy, to robię własny kanał. Tyle powiem. Trzymajcie się, cześć.